Cześć i dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 29. odcinku podcastu Ojcowska Strona Mocy, w którym po raz drugi zagłębimy się w świat polskich podcastów dla rodziców. Ja nazywam się Jarek Kania, a dziś oprócz mojego usłyszysz głosy jeszcze 23 osób. Pierwsze zestawienie polskich podcastów o tematyce rodzicielskiej nagrałem rok temu. W 7. odcinku Ojcowskiej Strony Mocy i wówczas na antenie pojawiło się 12 osób z 10 podcastów, a dziś gości jest dwukrotnie więcej, co bardzo mnie cieszy, bo świadczy o tym, że świat podcastowy się rozwija i coraz więcej ludzi chce dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą w tej formie, a także, że każdy słuchacz może wybrać sobie taką stylistykę, taką tematykę i takich gospodarzy, jacy mu odpowiadają. Aby jak najlepiej przedstawić każdy z podcastów, poprosiłem autorów bądź o wspólną rozmowę, bądź o nagranie swojej wypowiedzi, w której krótko przedstawiają siebie oraz swój podcast. W ten sposób masz okazję usłyszeć nie tylko o czym, ale także jak mówi każdy z twórców. Niestety z kilkoma osobami nie udało mi się albo dzwonić, albo w związku z mnogością obowiązków, nie otrzymałem od nich pliku audio. Mam jednak nadzieję, że za rok będziemy mogli usłyszeć się w komplecie. Aby podcast mógł znaleźć się w zestawieniu, musi być dostępny w głównym podcastowym katalogu, czyli w iTunes. Względem ubiegłego roku wprowadziłem tylko drobną zmianę, mianowicie wymieniam na liście także podcasty nieaktywne, w których dawno nie było już żadnego nowego odcinka, ale warto wiedzieć o ich istnieniu, bo treści, które w nich są zawarte, tak naprawdę są dalej dostępne, często nie są zupełnie przeterminowane i każdy chętny może z nich skorzystać, póki są. I tyle tytułem wstępu. Zapraszam Cię zatem do wysłuchania gości drugiego zestawienia polskich podcastów dla rodziców za rok 2019, a linki do wszystkich podcastów znajdziesz na ojcowskastronamocy.pl /029. Zaczynamy! Liderką zestawienia, które ustawione jest według liczby opublikowanych odcinków na dzień 8 kwietnia 2019 roku, kiedy to przygotowuje finalną wersję nagrania, jest Anna Jankowska z podcastu Tylko dla mam, która na koncie ma już 77 odcinków. Cześć Jarku, dziękuję Ci za zaproszenie do Twojego podcastu. Cieszę się, że możemy chwilę porozmawiać. Ja z wykształcenia jestem pedagogiem i właściwie treści, które tworzę na blogu i wszystko to, co nagrywam w podcaście, to są rzeczy związane z wychowaniem i z taką szeroko pojętą komunikacją między dorosłymi a dziećmi. Właściwie zajmuję się tym od samego początku mojej drogi zawodowej, czyli już od 10 lat. Wcześniej, zanim stworzyłam tą przestrzeń, która nazywa się Tylko dla mam, prowadziłam swoją własną firmę szkoleniową i były to warsztaty dla nauczycieli i dla rodziców. Cały czas od 10 lat są to również konsultacje takie, gdzie pracuję z dziećmi i często są to konkretne przypadki, których nie widać na blogu i nie słychać o nich w podcaście, bo na przykład są to dzieci z zespołem Aspergera albo z dyslalią, albo z dysleksją, więc takie bardziej sprecyzowane sprawy, które niekoniecznie dotyczą szerokiej publiczności, a na blogu i w podcaście staram się jednak, żeby te tematy, które poruszamy, żeby one interesowały większą liczbę osób. A dla kogo jest Twój podcast? Podcast nazywa się Tylko dla mam i nagrywam go z myślą o mamach, tak samo jak treści na blogu tworzę z myślą o mamach i właściwie często są to treści dosyć uniwersalne, natomiast tak sobie założyłam, że będę rozmawiała z mamami na temat tego, co je najbardziej interesuje. A dlaczego zdecydowałaś się na nagrywanie podcastu? Pomysł na podcast właściwie podrzuciły mi moje czytelniczki, bo na blogu bardzo często piszę takie dosyć duże, długie właściwie artykuły, które zajmują sporo czasu. Przebrnięcie przez nie zajmuje sporo czasu. Specjalnie to robię. Takie jest założenie, żeby to były takie dosyć wyczerpujące informacje. Natomiast dostałam takie sygnały i takie głosy, że można by było to również zapisać napisać w trochę innej formie, bo nie każdy ma czas i ochotę czytać długie artykuły i świetnie to rozumiem, no bo tak samo jak nie każdy jest wzrokowcem czy słuchowcem, różne formy przyjmowania informacji się sprawdzają i są wygodne dla różnych ludzi i dlatego między innymi zdecydowałam się na podcast i uwielbiam nagrywać podcast, bo mogę bardzo, bardzo dużo konkretów przekazać w dość krótkim czasie. I wymyśliłam sobie, że to będą takie krótkie odcinki, nie dłuższe niż kwadrans, właśnie w takim kontraście dla tych długich artykułów, które znajdują się na blogu. No i pomysł jest taki, żeby słuchać sobie tego podczas wykonywania różnych innych czynności. Współczesne mamy to wiadomo, multitasking na najwyższym poziomie, więc podczas jazdy samochodem albo podczas wyjścia na spacer z dzieckiem, kiedy pchamy wózek i tak naprawdę no, mamy chwilę dla siebie, wtedy można słuchać podcastu. Z Anią miałem przyjemność rozmawiać o roli pedagoga szkolnego oraz o wychowaniu wspierającym w 27 odcinku Ojcowskiej Strony Mocy, do wysłuchania którego Cię zachęcam. Drugim w zestawieniu jest Piotr Borowski, który swój podcast kieruje zarówno do rodziców, jak i dzieci, a jest nim Historia Polski według dzieci z 55 odcinkami. Cześć Piotrze. Witaj Jarku. Czy mógłbyś powiedzieć nam parę słów o sobie? Nazywam się Piotr Borowski i od 14 lat już mieszkam w Anglii. Mam 2 dzieci, które już są w tej chwili dorosłe, ale jako ojciec odnajdywałem się bardzo dobrze w tej roli i także ostatnio staram się także pomagać, uczyć dzieci moich znajomych, bo moje własne dzieci już no niejako wyszły spod mojej opieki, tak więc dalej udzielam się w tej jakby w pewnym sensie ojcowskiej roli, ucząc cudze dzieci w tej chwili. I z tej nauki właśnie powstał twój podcast, więc o czym on jest? No właśnie, zacząłem uczyć dzieci moich znajomych, uczyliśmy się wielu rzeczy. My mieszkamy tutaj na emigracji, tak więc ta nauka polegała na nauce języka polskiego, ale aby to uatrakcyjnić, zacząłem uczyć też historii Polski i zauważyłem, że ta historia to jest coś, co najbardziej chyba dzieci interesuje. I skupiliśmy się na historii Polski. Po roku takiej nauki zauważyłem, że dzieci dają czasami tak świetne komentarze, że aż szkoda, że tylko ja to słyszę. I zacząłem nagrywać, oczywiście za zgodą tych rodziców, zacząłem nagrywać ich wypowiedzi i tak powstał podcast. Historia według dzieci, historia Polski według dzieci. To są moje komentarze na temat jakiegoś wydarzenia, tak aby dzieci zrozumiały, plus właśnie nagrane komentarze dzieci z naszej grupy odnośnie właśnie tego samego wydarzenia. Wydaje mi się, że te komentarze dzieci są lepsze od tych moich, naprawdę fajnie się tego słucha. Tak, no jest to pozycja dość wyjątkowa no, w polskim świecie podcastingu, ponieważ no, pojawiają się tam dzieci. Chyba w żadnym innym podcaście tego nie ma. Natomiast powiedz mi w takim razie, twój podcast jest bardziej dla dorosłych czy bardziej dla dzieci? Początkowo ja chyba nagrywałem go głównie dla rodziców, bo czasem tym rodzicom opowiadałem, jak fajnie ich dzieci wypowiadają się, ale nie mogłem tego pokazać, bo nie było nic, a teraz mam te nagrania i ci rodzice sami chętnie słuchają właśnie, jak ich dzieci interpretują historię Polski, więc początkowo to było dla rodziców i myślę, że chyba każdy rodzic lubi słuchać, jak śmiesznie czasami dzieci coś powiedzą. Dzieci mają taki talent do powiedzenia czegoś wprost. My dorośli czasami się obawiamy, a dzieci krótko mówiąc, tak prosto z mostu, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten podcast też jest dobry dla innych dzieci. Wiem, że inne dzieci też lubią słuchać i wydaje mi się, że chyba najlepszym nauczycielem dla dziecka jest drugie dziecko w podobnym wieku. Ono najlepiej potrafi chyba wyjaśnić pewne rzeczy. Oczywiście rodzice, dorośli też potrafią się czasami zniżyć do tego poziomu, ale chyba najłatwiej jest, że jedno dziecko tłumaczy drugiemu. Tak więc wydaje się, że mój podcast jest skierowany zarówno do rodziców, jak i do samych dzieci. Niedawno z tą samą grupą dzieci rozpocząłem nowy projekt, jest to angielski według dzieci. zadaje dzieciom pytania po angielsku i one opowiadają na przykład o swoim życiu, o tym, jak przyjechały do Anglii, jak wygląda nauka w angielskiej szkole. Ja dodaję do tego później tłumaczenie na język polski wraz z pewnymi wskazówkami i myślę, że to mogłoby być ciekawe dla polskich dzieci, które byłyby uczone angielskiego przez polskie dzieci mieszkające w Anglii, które bardzo dobrze mówią po angielsku, ale to jest oczywiście na razie tylko taki eksperyment. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie są 2 odcinki. Ja jestem w trakcie przygotowywania 3. Super. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie. Zapraszam Cię także do wysłuchania rozmowy, którą Piotr nagrał ze mną o wartości czytania książek dzieciom, która ukazała się w 9. odcinku podcastu Książki Mówione, który jest kolejnym dźwiękowym projektem Piotra. A 3. lokatę zajmują 2 siostry, Anna Marszałek i Agnieszka Plety, które wspólnie nagrywają podcast Więcej niż Edukacja i na koncie mają 50 odcinków. Cześć. Agnieszka Plety, Ania Marszałek. Jesteśmy siostrami rodzonymi, mieszkamy obok siebie na wsi, przeprowadziłyśmy się z dużego miasta, mamy 2 zagrody, jak w Dzieciach z Bullerbyn. Jesteśmy mamami i uczymy nasze dzieci w domu w ramach edukacji domowej. Nasze dzieci nigdy nie chodziły do szkoły i można powiedzieć, że jesteśmy pasjonatkami życia, lubimy tworzyć dobrą atmosferę, prowadzimy takie życie w rytmie slow. Wierzymy, że rodzina jest miejscem, które zapewnia dzieciom harmonijny rozwój, daje im korzenie i daje im skrzydła. I to staramy się właśnie robić i przekazywać na łamach naszego podcastu Więcej niż Edukacja. W naszym podcaście Więcej niż Edukacja dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, ale również przeprowadzamy wywiady z rodzicami z edukacji domowej, z absolwentami edukacji domowej, z pasjonatami jakichś ciekawych dziedzin, z wybitnymi nauczycielami. Jako mamy wiemy doskonale, ile razy zadajemy sobie to pytanie, czy na pewno dobrze robimy. Wiemy, ile razy wątpimy w swoje kompetencje, w drogę, którą podążamy. I wiemy również, że nic tak bardzo nas nie umacnia, jak spotkanie z innymi ludźmi. Z ludźmi, którzy mają podobne dylematy jak my, albo czasem odpowiadają na nasze różne problemy i pokazują nam, że ta droga, którą podążamy, jest naprawdę dobra. Nasz podcast kierujemy do rodziców, również do nauczycieli, którzy chcą tworzyć dobre relacje z dziećmi, którzy chcą wspierać dzieci w rozwoju, którzy chcą towarzyszyć im na drodze odkrywania ich pasji, poznawania świata. Kierujemy nasz podcast do rodziców z edukacji domowej, ale nie tylko, ponieważ słucha nas bardzo wiele rodziców, którzy mają dzieci w szkole i którzy czerpią inspirację i dużą wartość również z tych rozmów, które przeprowadzamy. Wydajemy oprócz tego jeszcze miesięcznik Kreda, magazyn kreatywnej edukacji, który jest wsparciem i wzmocnieniem dla rodziców i nauczycieli, którzy widzą i czują mocno potrzebę zmiany w edukacji. Nasz podcast tworzymy również z naszymi mężami, którzy wprawdzie nie występują i nie nagrywają z nami, ale są dla nas ogromnym wsparciem i wszystkie kwestie niewidoczne i niesłyszalne ogarniają oni. Zapraszamy. Dziękujemy. Cześć. Kolejnym podcastem o edukacji, ale tym razem tej w szkolnych murach, są EduGadki.pl, prowadzone tym razem przez męski duet. Przed Wami Marcin Zarut i Jacek Staniszewski, 2 nauczyciele, którzy już za chwilę świętować będą jubileusz. Na ich kanale posłuchać można już 49 odcinków. Dzień dobry, nazywam się Jacek Staniszewski, jestem współprowadzącym EduGadki.pl, podcast, który prowadzę razem z moim kolegą. Powiem tylko, że jestem nauczycielem historii, jestem również dyrektorem szkoły, którą kilka lat temu współzałożyłem z własną żoną. A ja nazywam się Marcin Zarut, jestem nauczycielem z Tarnowa, uczę języka angielskiego w 5. liceum, a w 2013 roku zostałem nauczycielem roku. O czym jest nasz podcast? Nasz podcast jest o edukacji. Mówimy o tym, jakie są najnowsze trendy. Mówimy o tym, o czym myśleć, ucząc różnych przedmiotów, ale też w kwestii wychowania poruszamy kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, jak do tego podchodzić, co jest ważne w kwestiach rozwoju takiego cyfrowego. A podcast kierujemy przede wszystkim do nauczycieli, a więc naszych kolegów po fachu. Natomiast okazuje się, że coraz więcej mamy słuchaczy wśród innych grup zawodowych, między innymi wśród takiej dużej grupy zawodowej, która nazywa się rodzice, dlatego że oni też często nas słuchają, pytają. Okazuje się, że dosyć duża grupa jest zainteresowana edukacją w związku z coraz bardziej popularną ideą tak zwanego homeschoolingu. Dodatkowo pewnie słuchają nas również studenci, z tego co wiemy. Słuchają nas ludzie, którzy związani są z tak zwaną szeroko pojętą edukacją, e-learningiem i różnymi innymi osobami, ale tak naprawdę naszym głównym targetem są właśnie nauczyciele. A dlaczego nagrywamy? Ja osobiście zdecydowałem się na rozpoczęcie nagrywania podcastów, dlatego żeby spróbować jak to jest, dlatego że miałem też dużo rzeczy do powiedzenia z jednej strony na temat edukacji, a z drugiej strony bardzo chciałem się dowiedzieć, jak to robią naprawdę najlepsi ludzie w Polsce. Bardzo chcemy inspirować, to znaczy uważam, że nauczyciele i ludzie, którzy w ogóle lubią uczyć, powinni słuchać innych ludzi, którzy uczą, bo wtedy słysząc pasję innych budują i rozbudzają pasję u siebie. Więc myślę, że tak naprawdę chodziło mi też między innymi o to, żeby spotkać nauczycieli, czy wysłuchać nauczycieli, którzy mi też coś nowego podpowiedzą i mimo tego, że nie uważam się za starego pryka, to jednak chciałbym od czasu do czasu trochę świeżej krwi zaczerpnąć. Z Marcinem Zarodem miałem przyjemność rozmawiać o sensie zadawania prac domowych w 19. odcinku Ojcowskiej Strony Mocy przy okazji startu akcji Zadaję z sensem. Jeśli twoje dzieci są w wieku szkolnym i borykasz się z tematem prac domowych, zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Była już para damska, była para męska. Tym razem nadszedł więc czas na parę mieszaną. Anna i Robert Sowińscy prowadzą podcast Od Nauczania do Uczenia się. Jak można się domyślić po nazwie, główną osią ich 44 odcinków również jest edukacja. Nazywam się Robert Sowiński i wspólnie z moją żoną Anną Sowińską prowadzimy od czerwca 2017 roku podcast edukacyjny Od Nauczania do Uczenia się. Podcast, który w pierwszym momencie miał być skierowany do nauczycieli, tak aby docierać do szerszego grona z planem daltońskim, czyli z tym pomysłem na edukację, którą rozwijamy w Polsce od 2010 roku. Natomiast w trakcie kolejnych odcinków, które się pojawiały, zaczęliśmy coraz częściej rozmawiać również o tym, co mogłoby dla rodziców być wartością, czyli o tym, w jaki sposób radzić sobie z dziećmi, z wychowaniem, ale również jak radzić sobie w komunikacji z przedszkolem czy szkołą, tak aby jak najlepiej i jak najwięcej dobrego dla dzieci, które do tych placówek chodzą, miało miejsce. Czyli ten podcast nie jest tylko dla nauczycieli, ale jest także dla rodziców. Tak, absolutnie nie jest tylko dla nauczycieli i my zresztą mamy coraz więcej sygnałów właśnie od rodziców, że znajdują tam ciekawe rzeczy. Zaskakuje ich często to, że tyle ciekawego dzieje się w polskiej edukacji, że są placówki, które pracują niestandardowo, myśląc standardowo, że tak jak oni pamiętają ze swoich lat szkolnych. Tak więc widzimy, że warto to robić, bo rzeczywiście dajemy też obraz polskiej edukacji trochę inny niż ta, która jest często wypaczona w mediach ogólnie dostępnych, gdzie kojarzy się raczej szkołę przez pryzmat jakichś negatywnych działań, które w tej szkole mają miejsce. My pokazujemy, że w szkole może być dobrze, może być coraz lepiej, że dzieci są zadowolone z tego, co robią, chcą się uczyć się dla siebie, nie tylko dla innych. I że są miejsca, są placówki oświatowe, w którym dzieci po prostu są szczęśliwe. To jest najważniejszy cel w ogóle naszego życia, a więc dlaczego również wtedy, kiedy dzieci są małe, kiedy mierzą się z tą edukacją na początku swojej drogi życiowej, nie mogą być również szczęśliwe. A dlaczego akurat podcast? Dlaczego nagrywacie w takiej formie? Podcast jest to kolejny sposób na dotarcie do po części tej samej pewnie grupy, do której docieramy przez Facebooka czy przez stronę internetową, ale ponieważ ja też od kilku lat słucham podcastów, jest to dla mnie niesamowite źródło darmowej wiedzy, z której korzystam podróżując po Polsce, bo ja nie jestem z zawodu ani z wykształcenia nauczycielem, zajmuję się sprzedażą, pracuję dla dużej korporacji międzynarodowej i uczę się różnych rzeczy potrzebnych mi do pracy, właśnie również dzięki podcastom i audiobookom, i w pewnym momencie zostałem zainspirowany przez jednego z podcasterów, Radka Budnickiego, że właśnie jeśli coś ma zrobić, to rób to teraz. I zacząłem nagrywać podcasty, wciągnąłem do tego moją żonę. Ona na początku była trochę niechętna temu pomysłowi, no bo przecież ona nie słucha, nikt nie słucha podcastów, ale się okazało, że jednak warto to robić, nie tylko, że nagrywamy już 24 odcinki mamy za sobą, ale również moja żona słucha innych podcastów, tak aby również rozwijać się w tych obszarach, które do tej pory nie dotykała. Tak więc to też jest dla nas wejście w taką nową grupę osób, które nie tylko słuchają, ale również nagrywają podcasty. Dziękuję Ci w takim razie serdecznie za Twój czas i życzę Wam wszystkiego dobrego, Tobie i Twojej żonie, w rozszerzaniu tej wizji pozytywnej edukacji i Waszego planu daltońskiego, którym chcecie sprawiać, żeby dzieciom było lepiej w szkole. Bardzo dziękuję serdecznie. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Twojego podcastu do naszego podcastu Od Nauczania do Uczenia się. Dzięki Ci bardzo. Dzięki, trzymaj się, cześć. Podcast Od Nauczania do Uczenia się jest bliski mojemu sercu, bo to właśnie u Ani i Roberta po raz pierwszy wystąpiłem w roli gościa. Lekko stremowany opowiadałem wówczas o tym, jak i dlaczego rodzice powinni angażować się w edukację swoich dzieci. Tej rozmowy możecie wysłuchać w 34. odcinku Od Nauczania do Uczenia się. A drugim Piotrem w zestawieniu i zarazem drugim tatą w dzisiejszym zestawieniu nadającym z Wysp Brytyjskich jest Piotr Zagorowski, który opublikował już 37 odcinków podcastu Tato na Wyspach Magis. Nazywam się Piotr Zagorowski i prowadzę blog tatonawyspach.co oraz podcast Tato na Wyspach Magis. Dlaczego magis? Otóż magis jest to łacińskie słowo, które w duchowości ignacjańskiej, która jest mi w jakiś sposób bliska, oznacza więcej, bardziej, pełniej. Czyli dzisiaj powiedzielibyśmy takie wychodzenie poza strefę swojego komfortu, życie pełnią życia i dochodzenie do tegoż stanu, ponieważ zawsze mamy dwa wybory. Jeden to po prostu być w tym, gdzie jesteśmy, a drugi to po prostu poznawać coś. Postanowiłem nagrywać ten podcast głównie dla siebie. Po tym, jak urodziło się moje pierwsze dziecko, Daniel, no to już było 4 lata temu, aczkolwiek zacząłem nagrywać około roku temu, a już tak zupełnie poważnie zacząłem nagrywać w tym roku, więc to też pokazuje, że dochodzenie do pewnego standardu no, zabiera trochę czasu, ale trudno jest pisać o byciu tatą i zaniedbywać bycie tatą, więc to jest dobra wymówka. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, staram się troszkę bardziej automatyzować rzeczy, czytać, doszkalać się, bo sprawia mi to dużo frajdy. To jest taki trochę powrót dla mnie do czasów, gdzie byłem w technikum i trochę takie kabelkologii uprawiałem, robiłem sobie wzmacniacze sam i tak dalej, więc to jest dla mnie bardzo fajne i dużo mi daje satysfakcji. Natomiast sam podcast skierowany jest głównie do mnie chyba. Staram się nagrywać sobie rzeczy, którymi sam jestem zainteresowany. Do swojego podcastu zapraszam gości, którzy dla mnie głównie są jakimiś autorytetami lub po prostu są ekspertami w dziedzinie, w której ja bym chciał coś się dowiedzieć. Natomiast oczywiście zamieszczam go w sieci, zamieszczam go u siebie na blogu, ale teraz ostatnio też w iTunes, więc jest dostępny wszędzie. Można sobie zasubskrybować. Jeżeli ktoś uważa, że jest to dla niego pomocne, jest to dla niego jakaś wartość, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania. Cieszę się, że jest nas więcej, coraz więcej ojców nagrywa, bo tak naprawdę to jest dużo portali, jest dużo blogów prowadzonych przez mamy dla mam, co nie znaczy, że tatusiowie tam nie zaglądają i również się doszkalają, ale według mnie jest ciągle mało takich aktywnych ojców, którzy w jakiś sposób chcą o tym mówić i umieją się przyznać do tego, że czegoś nie wiedzą i tego szukają. Także zarówno blog, jak i podcast są skierowane głównie do ojców, do tatów, tat. Natomiast tak jak mówię, dla siebie swoje rzeczy odkrywam, robię to dla siebie i próbuję się dowiedzieć po prostu czegoś o sobie, być po prostu świadomym tatą. Piotrze, dziękuję Ci serdecznie za przedstawienie siebie i swojego podcastu i życzę Ci wszystkiego dobrego i nagrania kolejnych wspaniałych odcinków. Dzięki wielkie. Czekam na podcast, w którym będzie więcej wspaniałych tatów, którzy nagrywają podcasty. Kolejne miejsce zajmuje pierwszy debiutant w tym odcinku. Jest nim Mariusz Rzepka, który rozpoczął publikowanie podcastów miesiąc temu, a na koncie ma już ich 34. Są to krótkie audycje, o których najlepiej opowie sam zainteresowany. Cześć wszystkim. Cześć Jarku. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w Twoim projekcie. Jestem Mariusz Rzepka i z początkiem marca tego roku rozpocząłem swoją przygodę z nagrywaniem bajek i wierszy dla najmłodszych. Jak do tego doszło? Najprościej i zarazem najpiękniej na świecie. 17 marca 2018 roku przyszła na świat nasza wspaniała Lilka. Postanowiłem wtedy być najlepszym ojcem, jakiego jestem w stanie z siebie wykrzesać. Czytanie stało się jednym z elementów naszej codzienności, punktem wspólnej zabawy. A jak to w życiu bywa, wszedł tata na strych, odkurzył stary sprzęt, podłączył do komputera i zaczął nagrywać. Tak powstał projekt Czyta Tata Mariusz. Mocno amatorski podcast dla dzieci, choć w zasadzie dla każdego, bo przecież każdy z nas lubi bajki. Jeśli już o bajkach, staram się czytać te, na których sam się wychowałem i wychowali się moi bliscy. Moim subiektywnym okiem te bajki niosą ze sobą wartość, o wiele większą niż te tworzone współcześnie. A skąd w ogóle wziął się Mariusz Rzepka? Otóż jestem pierworodnym Jadwigi i Wiesława, ale mam też 10 lat młodszego brata Szymona. Od prawie 7 lat jestem szczęśliwie oddany w ręce wspaniałej kobiety, mojej żony Magdaleny, a od ponad roku jest z nami wspomniana już wcześniej Liliana, nasz mały aniołek i cud. Razem we trójkę wychowujemy nasze dwa totalnie różne i odjechane kociaki. Brytolkę i Ragdola. Zestawienie bombowe. Zawodowo zajmuję się wsparciem klienta w niewielkiej firmie z obszaru IT. Generalnie bardzo dużo rozmawiam, bardzo dużo tłumaczę i w lwiej części pracuję głosem. To pewnie też przyczyniło się do tego, że nagrywam bajki. Na ten moment to tyle. Dzięki, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Z pięknego Krakowa nadaje Anna Komorowska, która w swoich 31 odcinkach porusza temat natury i placów zabaw. W podcaście Nie Plac Zabaw. Nazywam się Anna Komorowska. Od 10 lat wspólnie z Michałem Rokitą prowadzę pracownię K, która specjalizuje się w projektowaniu autorskich placów i ogrodów zabaw. Pod hasłem Nie Plac Zabaw trochę przewrotnie kryje się przede wszystkim podcast, w którym opowiadam o naturalnych placach zabaw, naturze jako najlepszym z placów zabaw, ale coraz częściej również o naturze zabawy. Podcast ma taką formułę: jedno pytanie, jedna odpowiedź. I staram się wspólnie z gośćmi albo samodzielnie odpowiadać na pytania, które się pojawiają. Na przykład takie jak, czy jesteśmy skazani na dumne place zabaw, albo co musi plac zabaw. I są to krótkie nagrania, tak żeby każdy, nawet zabiegany rodzic mógł tego wysłuchać. Pojawiają się w każdy piątek i mam nadzieję, że takie tempo cotygodniowe uda mi się utrzymać. Podcast skierowany jest przede wszystkim do rodziców, ale również do dyrektorów przedszkoli, szkół, bibliotek, domów kultury, takich miejsc, przy których mogłyby powstać place czy nie place zabaw. Poza podcastem prowadzę również blog, który stanowi uzupełnienie podcastu. Chciałabym w najbliższym czasie się na podcaście skupić. Nie Plac Zabaw to również grupa na Facebooku, w której można zadawać pytania dotyczące głównie przestrzeni przydomowej czy spędzania czasu z dziećmi na łonie natury. Tam rodzice wymieniają się fantastycznymi zdjęciami ze swoich wypraw do lasu, ale też pytaniami dotyczącymi, jaką zjeżdżalnię wybrać albo kto zna producenta czegoś tam. Także również takie techniczne porady można uzyskać. tej grupie pojawiają się jakby przede wszystkim rodzice, ale właśnie też inne osoby, które są zainteresowane projektowaniem przestrzeni dla dzieci, co jest dla mnie o tyle ważne, że chciałabym ideę naturalnych placów zabaw promować. W związku z tym również napisałam 2 książki, Ścieżka bosych stóp, 3 drogi do naturalnych placów zabaw i Kuchnia błotna, 20 przepisów na naturalne place zabaw, więc to się tak wszystko domyka i dopełnia. I mam nadzieję, że idea naturalnych placów zabaw będzie się rozprzestrzeniać, bo to jest bardzo, bardzo ważne dla dzieci. Słuchając odcinków podcastu Nie Plac Zabaw jest szansa, że usłyszysz tam również mój głos, gdyż w 30. odcinku, dość niedawno nagranym, opowiadałem o propozycjach rodzinnych tradycji na powitanie wiosny. A tymczasem wracamy do tematu edukacji. Angelika Talaga, w sieci znana jako Godmother, w 29 odcinkach swojego podcastu również mówi o nauczaniu dzieci, ale nieco z innego punktu widzenia niż jej poprzednicy. Dzień dobry, nazywam się Angelika Maria Talaga i prowadzę Godmother Podcast. Godmother, tak jak moja strona godmother.pl. O czym opowiadam? O tym, co jest moją zajawką i o tym, czym zajmuję się zawodowo, czyli rozwój intelektualny dzieci, edukacja finansowa dla dzieci, rozwój osobisty dla dzieci i dzielę się z rodzicami, czasami również z nauczycielami, pewnymi narzędziami, refleksjami, strategiami dotyczącymi tego, w jaki sposób mądrze wychować dzieci właśnie pod tym kątem głównie intelektualnym, czyli tym, co mnie najbardziej zajmuje na co dzień. Znajdziecie tam odcinki takiego typu jak na przykład z zakresu edukacji finansowej. Wyjaśniam w jednym z odcinków, dlaczego super istotne jest, żeby zacząć edukację finansową od 2 roku życia i naprawdę mam na to silne argumenty. W innym odcinku opowiadam o mojej definicji kieszonkowego, jak kieszonkowe może naprawdę świetnie wpływać na edukację finansową, rozwój przedsiębiorczości i gospodarności u dziecka, ale takie kieszonkowe, którego dziecko nie dostaje za nic, na które stać każdego rodzica, nawet tego, co mając 5 dzieci zarabia 1200 na rękę. Z zakresu alternatywnej edukacji odcinek cieszący się największym powodzeniem opowiada o tym, czy aby alternatywne metody nauczania, te alternatywne systemy, w które wrzucamy teraz tak chętnie dzieci, czy nie są eksperymentowaniem na dzieciach. I dla tych wszystkich z Was, którzy się alternatywą interesują żwawo, to tylko podpowiem, nie będziecie zawiedzeni. A z kolei mój konik, czyli ten rozwój intelektualny i mózg, który tak bardzo sobie ulubiłam, moim ulubionym odcinkiem jest ten o przecinaniu synaptycznym, w którym wyjaśniam, dlaczego wczesna edukacja dzieci jest tak bardzo ważna i kluczowa. Dlaczego nie można rozwoju dzieci odłożyć na potem, bo potem się będzie uczyć, a teraz niech się bawi. Dlaczego na przykład warto uczyć języka od urodzenia dziecka, a nie dopiero jak będzie miało 5 lat zapisywać na zajęcia dodatkowe. Przekopuję się przez badania naukowe, czytam tony literatury, głównie anglojęzycznej, bo to, co w Polsce jest, to nie zawsze zaspokaja moją żądzę wiedzy i to, jak głęboko chciałabym poznać dany temat. I właśnie te wszystkie rzeczy w takiej przystępnej formie i w pigułce przedstawiam w podcaście, tak żeby rodzic mógł natychmiast zrozumieć dany aspekt albo wykorzystać daną metodę. Jestem neuroedukatorem, trenerem rodziców i popularyzatorem nauki i właśnie tym zajmuję się w moim podcaście, na który Was serdecznie zapraszam. Kolejnym debiutantem w zestawieniu jest Andrzej Jankowski z podcastu Tata na Wybiegu, który w swoich 26 odcinkach porusza tematy zarówno sportowe, jak i rodzicielskie. Cześć, nazywam się Andrzej Jankowski i prowadzę podcast Tata na Wybiegu. Na początku, Jarek, chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do wzięcia udziału w jednym z odcinków Twojego podcastu. Przepraszam, że nie udało nam się umówić na jakąś wieczorną rozmowę, dlatego nagrywam solo odpowiedzi na Twoje krótkie pytania. Jako że jestem na wyjeździe, bo akurat z dzieciakami i z żoną jesteśmy na nartach w górach w pięknym Beskidzie Żywieckim i nie mam tutaj możliwości nagrywania w profesjonalnym studio, więc stwierdziłem, że użyję zwykłego smartfona i odpowiem na Twoje pytania jak najlepiej potrafię dzięki temu urządzeniu. Mam nadzieję, że jakość będzie odpowiednia. Właśnie jest trochę po 6 rano. Piękny widok się roztacza przede mną Beskidu Żywieckiego w miejscowości Soblówka, gdzie wynajęliśmy sobie na tydzień dom. Nie złożyło się wcześniej, żeby ci odpowiedzieć, więc dopiero teraz mogę usiąść. Więc te ptaszki, które gdzieś tam grają wokoło, to są właśnie, to jest natura z gór. Ja nazywam się Andrzej Jankowski, jeszcze raz. Jestem inżynierem po Politechnice. Pracuję jako inżynier sprzedaży, więc dosyć dużo czasu spędzam w samochodzie. I stwierdziłem, że chciałbym ten czas jak najbardziej efektywnie wykorzystać i tak trafiłem na podcasty. I można powiedzieć, że zakochałem się w podcastach jako wspaniałym źródle wiedzy, rozrywki, inspiracji. Podczas tych dużych ilości godzin, które spędzam w samochodzie, też od pewnego czasu szukałem inspiracji dla siebie, żeby zrobić jakiś projekt tylko i wyłącznie dla siebie, a nie dla mojej firmy. Stąd pomysł o założeniu swojego podcastu, a że całe życie towarzyszył mi sport i jakoś się w tym sporcie obracam i mam wśród swoich znajomych bardzo dużo ludzi, którzy są związani z tym sportem, to pomyślałem, że warto by zrobić taki podcast właśnie o tematyce sportowej. Także Tata na Wybiegu dotyczy głównie sportu, natomiast jako, że jestem ojcem dwójki małych dzieci, już nie takich małych w tym momencie, bo Jagoda na koniec stycznia skończyła 5 lat, a Jędrek jest dokładnie 1,5 roku i 1 dzień młodszy. Także siłą rzeczy, jako taki dosyć zaangażowany ojciec, też poruszam w swoim podcaście od czasu do czasu tematykę wychowywania dzieci i zdarzyło mi się zrobić parę odcinków dotyczących właśnie sportu wśród dzieci. Jeden z tych odcinków to jest dotyczący podróżowania na rowerze z dzieciakami, z przyczepkami rowerowymi. Jeden odcinek jest na temat fotelików samochodowych RWF i bezpiecznym podróżowaniu z dzieckiem samochodem. Także generalnie mój podcast jest wycelowany w ludzi aktywnych, którzy zainteresowani są sportem, turystyką, aktywnym wypoczynkiem i od czasu do czasu chcę przemycać różnego rodzaju odcinki, które będą dotyczyły też wychowywania dzieci w sporcie. Ostatnio miałem niestety długą przerwę, ale cieszę się, że wróciłem. Dokładnie 2 dni temu udało mi się odpalić kolejny odcinek, dotyczy pływania i właśnie ten odcinek z Maćkiem Lewandowskim dotyczy też pływania dzieci, tak? Uczenia dzieci pływać, jak to wygląda. Maciek jest bardzo ciekawym trenerem, który nie nastawia się na wynik sportowy, tylko ma takie bardziej filozoficzne podejście, które mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że takich ludzi należy promować i pokazywać, że jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, to wynik sportowy powinien być na 2. miejscu. Bardzo cenię Twój podcast, uważam, że jest świetny. Uważam, że takiego podcastu brakowało na polskim rynku, właśnie skierowanego do rodziców, do ojców. Przesłuchałem wszystkie odcinki i będę słuchał kolejnych na pewno, bo jesteś zasubskrybowany w moim telefonie. Pozdrawiam Cię serdecznie, mam nadzieję, że nasze spotkanie dojdzie do skutku i że uda nam się może wspólnie nagrać jakiś odcinek. Bardzo bym sobie tego życzył i mam nadzieję, że kiedyś uda się zawitać do Trójmiasta i się spotkać. Pozdrawiam Cię serdecznie jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich swoich słuchaczy. Trzymajcie się, cześć. Kolejny z podcastów to także debiutant, który zarazem jest ewenementem, jeśli chodzi o prowadzących polskich podcastów rodzicielskich, gdyż jego gospodarzami są aż 3 dziewczyny. Są nimi Kasia, Marta i Malwina, których możemy wysłuchać już w 24 odcinkach podcastu Nie matkuj. Cześć, z tej strony nasza trójca, czyli Marta, Malwina i Kasia z podcastu Nie matkuj. Oczywiście wiecie, jak się nazywamy, bo słuchacie nas cały czas. A jak ale słuchacie, to na pewno po tej reklamie zaczniecie. No przecież. Łącznie mamy 6 dzieci, także jest to dość spore grono i można powiedzieć, że dzięki temu jesteśmy ekspertkami w dziedzinie rodzicielstwa i takich różnych rzeczy. No a jak odsłuchacie nasz podcast, to przekonajcie się sami, czy to jest prawda, czy może jednak nie. Czy może jednak jest to bardziej wołanie o pomoc z naszej strony? Nasz podcast jest o rodzicielstwie, o matkach i o dzieciach. O ojcach też się coś znajdzie. Ale staramy się akurat ojców najmniej obgadywać. No i teściowe. Bo boimy się, co później będzie w domu. Nie miałyśmy planu dzielić się jakąś fachową wiedzą, bo przecież w Google można znaleźć wszystko, więc po co o tym słuchać. Chciałyśmy podzielić się takimi naszymi codziennymi przemyśleniami, zmaganiami, naszą codzienną walką na tym polu bitwy, jakim jest rodzicielstwo. I liczymy na to, że nasi odbiorcy, kiedy przesłuchają właśnie te nasze wypociny, to stwierdzą, że no jednak nie jestem najgorszym rodzicem. Zawsze może być ktoś gorszy ode mnie, tak jak autorki podcastu Nie Matkuj. To jest taki podcast na poprawę humoru. Tak, dokładnie. Że kiedy myślisz, że już gorzej być nie może, to pomyśl sobie, że... że może! I tak jak Kasia już wcześniej wspomniała, łącznie mamy 6 dzieci, więc zawsze jest szansa, że przy którymś z tych coś nie wypali, przy którymś z tych jednych. Ale no jest też jakaś szansa, że coś się uda, no nie? Więc jest jakiś cień szansy na inspirację, żeby sobie zapożyczyć pewne. Marta jest tą mądrą, która zawsze daje dobre rady, więc jak interesują was dobre rady, to przewijajcie tam, gdzie mówi Marta. Poza tym Marta czyta poradniki. Czytam. I blogi. Nie, to blogi. Czytam Albus. A Kasia czyta Pudelka. Więc jak to jest moje źródło informacji. Jak interesują was plotki, to przewijajcie tam, gdzie mówi Kasia. A jak was interesują doskonałe żarty, to możecie przewinąć tam, gdzie mówię ja, czyli Malwina. I tu przechodzimy płynnie do ostatniego pytania, czyli dla kogo jest twój podcast? Więc jak już wspomniałyśmy, na pewno dla matek, nie wykluczamy ojców. Dla kogo jest, dla kogo nie jest, jest dla każdego. Dla każdego, który miałby ochotę nas posłuchać. Dla każdego, kto ma dzieci, kto chce mieć dzieci, kto nie chce mieć dzieci. Tak, dla tych myślę, że najbardziej. Potwierdzicie się z przekonaniem, że to dobra decyzja. Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma smród. To Marta przeczytała w jednym z to był Paulo Coelho. Tak naprawdę ten podcast jest głównie dla nas, ponieważ na czas nagrywania wszystkich naszych odcinków... Bo nie wiemy, czy ktoś inny nas słucha. Także jeśli gdzieś tam jesteś, po drugiej stronie odezwij się proszę, żebyśmy wiedziały, czy jest sens nagrywać dalej. Ale tak naprawdę nagrywamy głównie dla nas, ponieważ kiedy jest hasło, że musimy nagrać nowe odcinki, to pozbywamy się dzieci. Faceci nasi przejmują inicjatywę i opiekują się nimi i dzięki temu mamy te parę godzin tylko dla siebie. Co prawda mogłybyśmy pójść na jakieś manikir, pedikir i te sprawy, ale gdybyście zobaczyli, jak wyglądamy, to... to te parę godzin to nie starczyło. To i tak by nam nie pomogło. Także może nawet lepiej, że pożytkujemy ten czas w ten sposób. Więc jeżeli brakuje wam damskiego towarzystwa, rozmów na poziomie i doskonałego poczucia humoru, to wszystko znajdziecie w naszym podcaście. Wystarczy włączyć tylko play. Hej Mama, czyli otwarte rozmowy o macierzyństwie, to następny nowy podcast w zestawieniu, którego gospodarzem jest Natalia Łuczak, mająca na koncie już 18 odcinków. Cześć, nazywam się Natalia Łuczak i tworzę projekt Hej Mama. Ale przede wszystkim jestem mamą Teosia, partnerką mojego niemęża, pańcią dla 2 kotów i psa. Zawodowo zajmuję się cyberbezpieczeństwem, a po godzinach jestem osobistą stylistką dla mam. Bardzo często słucham podcastów i jeszcze jak byłam w ciąży, to wymarzyłam sobie, że kiedyś nagram swój własny, że uwielbiam rozmawiać z ludźmi, a teraz moim ulubionym tematem jest rodzicielstwo, stąd pomysł na Hej Mama. Hasłem przewodnim podcastu jest otwarcie o macierzyństwie. Dlatego do rozmów zapraszam specjalistów, ekspertów, blogerów, lekarzy i rozmawiamy o ciąży, porodach, połogu, karmieniu piersią, rozwoju psychologicznym, komunikacji, żywieniu, wszystkich macierzyńskich tematach, jakie jeszcze przyjdą nam do głowy. Są to tematy, które nigdy się nie kończą i można o nich mówić wielowymiarowo, więc rozsiadam się wygodnie za mikrofonem, bo wiele nagrań jeszcze przede mną. Do podcastu zapraszam również mamy, które po porodzie rzuciły etaty i założyły własne biznesy. Fascynują mnie te historie tych odważnych kobiet, które są w takim momencie, gdzie wydawałoby się, że potrzeba jest takiej stabilizacji, bezpieczeństwa, spokoju, a one mają odwagę zrobić taki krok, żeby rzucić etat, zmienić wszystko, tworzyć swój własny biznes. No, cudowne są te historie i chcę o nich opowiadać. Zależy mi również na pozytywnych historiach związanych z porodami i karmieniem piersią, żeby ta energia dotarła do kobiet w ciąży i tych, które ciąże planują i nastrajała je tak pozytywnie i dobrze do tego, co przed nimi. Jestem również wegetarianką na drodze do weganizmu, dlatego w moim podcaście są i będą odcinki na temat odżywiania roślinnego, zarówno dla mam, dla całej rodziny, jak i właśnie dla dzieci przy rozszerzaniu diety metodą BLW. Ważne jest dla mnie, żeby mówić w imieniu mam. W tym podcaście chodzi o to, żeby jakby dać mamom tą wiedzę, którą w zasadzie mogą sobie wyczytać, ale właśnie nie mają na to czasu i być może w trakcie spaceru bądź różnych domowych obowiązków, bądź kiedy jadą samochodem, kiedykolwiek chcą, kiedy nie mogą czytać, żeby mogły słuchać i żeby miały dostęp do tej aktualnej wiedzy, do trendów, do tych osób, które teraz się rodzicielstwem, macierzyństwem zajmują i fajną wiedzę sprawdzoną, rzetelną chcą przekazać. Tak więc ten podcast jest przede wszystkim dla mam i kobiet w ciąży, ale oczywiście również dla ojców, najbliższej rodziny i wszystkich innych chcących poszerzyć horyzonty w temacie psychologii, diety, rozwoju, karmienia piersią, ciąży, porodu, połogu i wszystkich tematów rodzicielskich. Dzięki i zapraszam do słuchania. Tobie dziękuję, że zrobiłeś taki odcinek, że promujesz polski podcast w zakresie szczególnie rodzicielstwa. Super robota. Wielkie dzięki. 17 odcinków opublikowała do tej pory Kasia Suliga-Wasielewska pod szyldem Bla Bla Mama Tata, która jest 5. debiutantem w tegorocznym zestawieniu. Cześć. Mam na imię Kasia Suliga-Wasielewska i prowadzę dla Was podcast Bla Bla Mama Tata. Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Jestem pedagogiem, coachem i mam dwójki genialnych dzieciaków, które krzyczą, biją się, kłócą, bawią, tulą i zadają miliony pytań. Czasem mam dość, czasem mam bardziej dość, ale ponad wszystko nie wyobrażam sobie życia bez nich. Uważam, że rodzicielstwo jest masakrycznie trudnym zadaniem i wymaga wielu ćwiczeń. Zupełnie jak z dietą odchudzającą. Trzeba podejść do tematu rozsądnie, żeby nie było efektu jojo. Myślę, że nie ma rodzica idealnego, ale jest taki, jakim Ty chciałbyś być dla swoich dzieci. I kiedy stworzysz sobie ten obraz, to będziesz już tylko o krok od tego, aby nim zostać. Co zatem dzieje się w moim podcaście? No więc ja mam bzika na punkcie rozkminiania dzieci i nas, rodziców i opiekunów. Zatem ja rozkminiam, czytam, dopytuję, a potem Wam opowiadam. Czasami sama mówię, a czasem zapraszam do rozmowy jakieś niesamowitości, aby dowiedzieć się jeszcze więcej. O czym opowiadamy? O dzieciach wrażliwych, o dyscyplinie, rutynie i karach. O miłości, o balansie, którego potrzebują nasze dzieci, aby się rozwijać i czuć się kochanymi. Jak mówić do naszych dzieci, aby nas słuchały? Jak uporać się z rozrabiaką i dlaczego właściwie on rozrabia, a my krzyczymy? Moi goście to ludzie nieprzeciętni. Studenci żyjący w świecie social media i gier komputerowych, rodzice z problemami i terapeuci, którzy wiedzą, jak te problemy rozwiązać. Zapraszam. Zapraszam do posłuchania. Bla Bla Mama Tata. Z 13 odcinkami mogą pochwalić się 2 podcasty. Pierwszy z nich to nieaktywny, ale wciąż dostępny Mama Subiektywnie Sleepcast autorstwa Marty Andrasik, który porusza jakże ważny i zarazem drażliwy temat snu u dzieci. Drugim z kolei jest podcast dla rodziców, którego autorką jest Magdalena Far. Dzień dobry wszystkim rodzicom ciekawym świata. Z tej strony Magdalena Far, bloguję pod adresem www.magdalenafar.pl i na mojej stronie po wejściu w zakładkę dla mam możecie znaleźć rodzicielski podcast. I w tym podcaście są wywiady, są to wywiady z ekspertami na różne tematy, zaczynając od na przykład rozszerzania diety, od tego, jak być fit w ciąży i po porodzie. Jest też wywiad z konsultantką snu, jest wywiad z neuroedukatorką o tym, jak nie zaprzepaścić potencjału swojego dziecka. Są też właśnie wywiady o tym, kiedy dziecko potrzebuje logopedy. Tego typu tematy są poruszane właśnie w moim rodzicielskim podcaście. I jest to głównie podcast skierowany do rodziców małych dzieci, ponieważ ja sama też posiadam małe dzieci i są to tematy, które mnie interesują, ponieważ moja córka ma 2 lata, a mój syn ma 4 miesiące. Dlatego jeżeli ty też masz małe dzieci, to serdecznie cię zapraszam do wysłuchania mojego podcastu, do znalezienia tematu, który cię będzie interesować i do wysłuchania. Z racji tego, że są to wywiady, są one dość długie, ale moim zdaniem ciekawych rozmów zawsze miło posłuchać. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich rodziców słuchających podcastów. Pa, pa! Rodzicem jestem to ostatni w dzisiejszym zestawieniu podcast prowadzony przez 2 osoby. Sylwia Blum-Gregorczyk oraz Ola Rotter, debiutując w zestawieniu, mają za sobą 10 nagranych odcinków. Kim jesteśmy? No więc jesteśmy przede wszystkim mamami, ale również przyjaciółkami. Znamy się od liceum. Ola, ja to zawsze o niej mówię, ta od rozwoju, bo uwielbia chłonąć nową wiedzę i dzielić się nią z innymi. A ja Sylwia, mówią o mnie, że ta od emocji. Pewnie dlatego, że fascynuje mnie psychologia i kocham ludzi. O czym jest wasz podcast? Nasz podcast to źródło informacji o naszych odkryciach na drodze do dobrego rodzicielstwa. Pragniemy dzielić się własnymi doświadczeniami, pragniemy pogłębiać swoją wiedzę, przy tym poznawać różne aspekty bycia rodzicem. Robimy to m.in. dzięki zapraszanym gościom, ekspertom w wielu dziedzinach, nie tylko związanych z rodzicielstwem. Poszerzamy wiedzę swoją i naszych słuchaczy. I dla kogo wasz podcast jest skierowany? Nasz podcast kierujemy do wszystkich rodziców, ale szczególnie do tych rodziców, którzy chcą, aby ich rodzicielstwo było frajdą i przynosiło im satysfakcję. Do tych rodziców, którzy nie boją się pracy nad sobą, bo wychodzimy z założenia, że dając dobry przykład i rozwijając siebie, rozwijamy nasze dziecko. Podcast jest dla wszystkich, którzy lubią również sobie ułatwiać życie i być zorganizowanym rodzicem, bo myślę, że dobra organizacja czasu to czas dla siebie i dla rodziny. Nasz podcast jest dla każdego, kto chce w pozytywny sposób zorganizować życie swojej rodziny, opierając się na dobrych relacjach. I więcej o tym, kim jesteśmy i o czym są nasze audycje, opowiedziałyśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu, więc jakby co, to zapraszamy też tam. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy. W 8. odcinku Rodzicem jestem Sylwia i Ola zasypały mnie gradem pytań na temat blasków i cieniu ojcostwa. Jeśli chcesz usłyszeć, jak mi poszło, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Mamy Wracamy to podcast, który nie porusza wprost tradycyjnych aspektów macierzyństwa, ale jego gospodarz Marta Waszczuk rozmawia w nim z kobietami, które wykorzystały czas po narodzeniu dziecka na zmianę swojego życia zawodowego. Cześć, nazywam się Marta Waszczuk i przede wszystkim jestem mamą 3 dzieci. Poza tym jestem coachem, mentorem, trenerem, strategiem biznesu, założycielką klubu przedsiębiorczych mam, prezeską Fundacji Be Proactive, ale to, co jest ważne w kontekście tego podcastu, który tworzę, to to, że napisałam książkę Mamy Wracamy i to jest taka książka, która przez niektórych jest nazywana Biblią dla mam wracających do pracy. Szczególnie takich mam, które są na rozdrożu, które nie chcą wracać do tego, co robiły zawodowo wcześniej i szukają sposobu na siebie. Podcast Mamy Wracamy jest zbiorem wywiadów z mamami, które znalazły swoją drogę, swój sposób na łączenie pracy i macierzyństwa. Rozmawiam w tych wywiadach z prawniczką, która stała się blogerką, z joginką, która wcześniej pracowała w korporacji, z właścicielką wydawnictwa, z farmaceutką, z coachem i z kilkoma innymi osobami. I to są bardzo ciekawe mamy, które spotkałam na swojej drodze i ich historie, mam nadzieję, staną się inspiracją dla kolejnych mam, które szukają sposobu na siebie i szukają wiedzy, jak się odnaleźć w nowej sytuacji, w której się znalazły. Podcast Mamy Wracamy jest dla kobiet, mam, które szukają pomysłu na to, jak połączyć pracę i macierzyństwo w swój unikalny sposób, w zgodzie ze swoimi wartościami, w zgodzie z tym, co lubią, chcą robić. Jest dla mam, które szukają nowego pomysłu na siebie, które nie wiedzą, od czego zacząć realizację swojego pomysłu, które widzą piętrzące się trudności i zastanawiają się, jak je pokonać, które szukają inspirujących historii innych mam i które też szukają takiego lekkiego koksańca do działania, bo chcą coś zrobić, ale się boją. I ja mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej historii zaczną realizować swoje marzenia. 9 dotychczasowych odcinków pełne jest inspiracji dla kobiet, które chcą zmienić swoją drogę, a także dla mężów, którzy chcieliby je w tym wspierać. Tyle samo odcinków ma podcast Dobra Relacja, prowadzony przez Małgorzatę Musiał i Asię Dardzińską. Dziewczyny niestety już nie nagrywają, ale kilka godzin dostępnych nagrań dotyczy jakże ważnego, a także bliskiego memu sercu tematowi relacji rodzinnych. Jeśli myślicie o edukacji finansowej swoich dzieci, to 8 odcinków podcastu 100 monet, prowadzonego przez Łukasza Grygiela, może być ciekawą inspiracją do wprowadzenia dzieci w tajniki domowych finansów. Cześć, nazywam się Łukasz Grygiel i jestem autorem podcastu i bloga 100 monet. To są miejsca, gdzie mówię i piszę o tematach związanych z edukacją finansową dzieci i młodzieży, ale kieruję te treści głównie do rodziców. Sam jestem rodzicem 6-latka, staram się już od 3 roku życia mojego syna zaznajamiać go ze światem pieniędzy. Oczywiście adekwatnie do jego wieku, bez jakiejś takiej zbędnej presji czy nadmuchanej swojej ambicji. Nie, po prostu blog i podcast jest takim miejscem, w którym zbieram wszelką wiedzę, informacje, pomysły na ciekawą edukację finansową. Również staram się dokumentować swoje podejście do tematu, opisuję swoje doświadczenia z synem. Będzie to, mam nadzieję, taka ciekawa pamiątka i dla mnie, i dla niego, jak powiedzmy za kilkanaście lat przeczyta o tym, jak czytałem mu na dobranoc książki typu Basia i pieniądze na przykład. Chcę być dla niego takim przewodnikiem po świecie finansów, no bo jak wiadomo, szkoła tego nie uczy. Z drugiej strony robię to publicznie, ponieważ wierzę, że w jakiś sposób motywuję, inspiruję lub po prostu zachęcam innych rodziców do tego, żeby rozmawiać w domu z dziećmi o pieniądzach. W podcaście i na blogu podpowiadam, jak to robić. Chciałbym też, żebyśmy jako rodzice wzięli odpowiedzialność za ten finansowy obszar wychowania, bo uważam, że jest ważny, tym bardziej, że pieniądze mogą być też ciekawym narzędziem wykorzystywanym właśnie do wychowania tak na co dzień, do tłumaczenia pewnych zachowań, postaw. Co jakiś czas również jako wolontariusz chodzę do szkół, przekazuję podstawową wiedzę finansową młodzieży, a więc też zbieram ciekawe doświadczenia i weryfikuję, jakie tematy wzbudzają wśród młodzieży szczególne zainteresowanie. Jeśli chodzi o sam podcast, to powstało do tej pory 6 odcinków. W pierwszym odcinku takim zapoznawczym mówię troszeczkę więcej o sobie, o swoich planach blogowych, o tym, w jakim kierunku chciałbym blog i podcast rozwijać. W drugim odcinku podpowiadam, jakimi sposobami zainteresować nastolatka budżetem domowym. Trzeci odcinek to jest kilka historii, które mam nadzieję pomogą zrozumieć kilka zagadnień ekonomicznych. W 4. odcinku zastanawiam się, co jest lepsze, czy kieszonkowe, czy płacenie dziecku za zadania. Do 5. odcinka zaprosiłem swojego pierwszego gościa, Anię Czereszewską, psycholog, która wyjaśnia, jaki wpływ na edukację finansową dzieci mają kłótnie o pieniądze w związku. I w 6. odcinku mówię tak ogólnie, przedstawiam taką mapę, czego konkretnie uczyć, jakie zagadnienia i tematy zawierają się w edukacji finansowej najmłodszych. W przyszłości planuję zapraszać troszeczkę więcej gości, specjalistów w swoich dziedzinach lub dzielić się swoimi opiniami bądź doświadczeniem właśnie w obszarze edukacji finansowej. Serdecznie zapraszam w wolnej chwili na 100monet.pl i do słuchania podcastu. Tobie, Jarku, dziękuję za zaproszenie i umieszczenie mnie w tak szacownym gronie podcasterów. Także wielkie dzięki i pozdrawiam. Jeden odcinek mniej ma podcast Rodzic Lider, prowadzony przez Joannę Bzdzion, z którą jednak nie udało nam się zgrać, pomimo tego, że nawet spotkaliśmy się przez chwilę podczas 10. urodzin podcastu Mała Wielka Firma w marcu 2019 roku w Warszawie. Mam nadzieję jednak, że w przyszłorocznym zestawieniu Asia już się pojawi, a póki co odsyłam zainteresowanych do jej podcastu Rodzic Lider. 6 odcinkami może pochwalić się za to Katarzyna Fręczak-Sito, która publikuje podcast Kukumag. Przyjazna przestrzeń. Cześć, nazywam się Kasia Fręczak-Sito. Jestem mamą 4 maluchów. Niedawno urodziłam 4 dziecko, 3 miesiące temu. Zawodowo jestem architektem i pomagam rodzicom organizować przyjazne przestrzenie dla ich rodzin. Jestem również pasjonatką Montessori i minimalizmu. Podcast jest o tym, jak stworzyć przyjazną przestrzeń dla rodziny, tak pokrótce. Głównie chodzi o to, że jako architekt zawsze szukałam rozwiązań, które podążają za użytkownikiem, które są skierowane głównie na osobę, która będzie użytkować daną przestrzeń, a nie na to, jak ta przestrzeń będzie docelowo, czy będzie jakoś niesamowicie designersko wyglądać. To było na drugim planie. Pierwsze miał się użytkownik w tej przestrzeni dobrze czuć, miały być zaspokojone wszystkie jego potrzeby. Dlatego też zajęłam się tematem Montessori, gdy pojawiła się moja pierwsza córka. W podcaście poruszam tematy, które są związane z przestrzenią, jak stworzyć przyjazny dom dla całej rodziny, ale również z biegiem czasu zauważyłam, że na tą przestrzeń taką przyjazną składa się nie tylko to, w jaki sposób mamy zorganizowane mieszkanie, ale to, w jaki sposób wspieramy rozwój naszych dzieci lub w jaki sposób odnosimy się do nich. Dlatego też poruszam różnego rodzaju tematy właśnie związane z rozwojem dziecka. Także tak naprawdę to, co również interesuje moich czytelników bloga Kukumag. Nagrywam podcast dlatego też, że lubię sobie pogadać, a tutaj w okolicy już wszyscy mają dość moich tematów, więc nagrywam podcast dla ludzi, którzy chcą posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Również ja sama jako mama bardzo lubię słuchać podcastów i jest to świetna forma kontaktu z czytelnikiem mojego bloga Kukumag, ponieważ rodzice mogą słuchać tych podcastów w ruchu. A wiadomo, że rodzice zazwyczaj uprawiają multitasking i podczas spaceru, zakupów, sprzątania mogą nadrabiać zaległości i zamiast na przykład coś poczytać, to mogą właśnie posłuchać. To jest ich jedyna możliwość. Dlatego też stwierdziłam, że podcast jest dobrym przekazem informacji dla nich. Moją misją jest to, żeby uświadomić rodziców, że dobrze przygotowane otoczenie ma wpływ na ich dzieci, na ich rozwój, na ich koncentrację. Dlatego jest tak ważne dla mnie szerzenie tego i również działam poprzez bloga, poprzez YouTube i również tutaj poprzez podcasty. Podcast jest dla rodziców dzieci w wieku od urodzenia do około 6, 7, 8 roku życia. Nagrywam podcasty, które interesują tak naprawdę również mnie, które mogłyby być dla mnie interesujące. Również zapraszam gości do tych podcastów i podcasty kieruję również do takich rodziców, którzy chcą być świadomi, którzy chcą coś zrobić z rozwojem ich dzieci, ze swoją przestrzenią, którzy chcą zacząć działać, ale również dla tych, którzy nie wiedzą, jak to zrobić i ich mocno do tego motywuję. Dziękuję Ci, Jarku, za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich Twoich słuchaczy i zapraszam do mnie na mojego bloga Kukumag i tam właśnie znajdziecie również mój podcast. Dziękuję. 3 nagrane odcinki posiada podcast Mamowskaz Magdaleny Komsty, która prowadzi również bloga wymagające.pl. Ponieważ jednak nie udało nam się zgrać, odsyłam Was na stronę Magdy po więcej informacji. I już prawie na sam koniec taka mała ciekawostka. W 2014 roku okazały się 2 odcinki podcastu Rozmowy o dzieciach autorstwa Gosi Stańczyk. Jest to zatem najstarszy polski podcast dla rodziców, który powstał zanim w ogóle poznałem słowo podcast i gdyby był kontynuowany, to miałby duże szanse na bycie liderem zestawienia. Jedyne 2 odcinki dostępne w sieci to rozmowy nagrane razem z Agnieszką Stein. Cześć, jestem Krystian i mam przyjemność współpracować z Jarkiem przy przygotowywaniu tego podcastu do jego publikacji. Jarek nie wspomniał jeszcze jednej audycji. Po prostu jej nie znał. Dlatego też na zakończenie, w porozumieniu z Jarkiem, będę miał przyjemność przedstawić Wam ostatni w dzisiejszym zestawieniu podcast, który nagrał łącznie ponad 70 odcinków i jest to podcast o książkach dla dzieci i młodzieży, co się czyta. Witamy Was serdecznie, Krystian Zych. Joanna Furdal z podcastu Co się czyta? Mam na imię Joanna. Pracowałam przez długi czas z dziećmi. Obecnie moja praca również jest związana z dziećmi, mianowicie jestem bibliotekarką w filii dziecięcej, a opowiadam Wam o książkach dla dzieci. Jestem Krystian i tak naprawdę zawodowo zajmuję się podcastami, czyli po prostu edytuję podcasty i produkuję podcasty dla kilkunastu różnych osób. I łącząc nasze zainteresowania razem postanowiliśmy nagrywać podcast właśnie o książkach dla dzieci. Możesz jeszcze dodać, że podcast jest też w dużej części dedykowany twojemu synowi, bo bardzo często Krystian w podcaście mówi: o, to by się spodobała Mateuszowi, o, a tego Mateusz by nie polubił, a muszę to wypożyczyć dla Mateusza. No wiesz, niewątpliwie jest to dla mnie jakiś wyznacznik tego, co dzieci mogą lubić, a czego po prostu mogą nie lubić. Więc mamy wyznaczniki ogólne i wyznaczniki szczegółowe, bo ja się kieruję gustem ogólnym dzieci, które przychodzą do biblioteki, a Krystian gustem szczegółowym swojego syna. Nagraliśmy łącznie ponad 70 odcinków. 8 kwietnia, kiedy Jarek robił podsumowanie wszystkich tych podcastów, mieliśmy na koncie 73 odcinki. W momencie, kiedy wy tego słuchacie, jest tego oczywiście już dużo więcej. Nagrywamy podcast, który jest podcastem przede wszystkim selekcyjnym. Selekcjonujemy książki dla dzieci i dla młodzieży. Jest on przeznaczony dla rodziców i opiekunów, którzy chcieliby coś wybrać dla swoich pociech, ale być może także dla nieco starszych, którzy sami by już słuchali, ponieważ omawiamy również książki dla nieco starszych, a także książki, jak już kiedyś określiliśmy, od jakiegoś wieku do 100. Łącznie omówiliśmy chyba już blisko 300 książek. Na pewno jest tego 200 kilkadziesiąt, ale trudno jest nam to wszystko zliczyć. Większość z tego to są książki dla dzieci właśnie młodszej młodzieży, ale zaprosiliśmy również do naszej audycji kilkunastu ciekawych gości. I między innymi ostatnio rozmawialiśmy z ilustratorką Emilią Dziubak, która mówiła również o książkach nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim o książkach dla człowieka i takie książki omawiamy w naszym podcaście. Zapraszamy serdecznie na stronę cosieczyta.pl. Zapraszamy. I tym sposobem prawie zamykamy naszą listę. Prawie, bo został jeszcze jeden podcast. Ten, którego słuchasz, czyli Ojcowska Strona Mocy. Jak już słyszałeś we wstępie, nazywam się Jarek Kania. Jestem ojcem 3 córek, a 11 lat temu razem z moją żoną Jolą zacumowaliśmy w Gdyni. Podcast jest przedłużeniem, a zarazem pogłębieniem treści, które prezentuję na blogu, a mianowicie budowanie relacji w rodzinie, wprowadzania dzieci w świat telefonów komórkowych oraz rodzinnego podróżowania i zaangażowania rodziców w edukację swoich dzieci. Mam nadzieję, że treści, które przedstawiam, pomogą Ci stać się takim rodzicem, jakiego sam chciałbyś mieć. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka, a moim dzisiejszym, jakże licznie zgromadzonym gościom za chęć wzięcia udziału w tym projekcie. Ciekawe, ilu będzie nas za rok. Zapraszam Cię także do facebookowej grupy W Ruchu Słucham Podcastów, która zrzesza już kilka tysięcy fanów podcastingu, gdzie możesz poczytać o ciekawych odcinkach polecanych przez twórców, a także przez innych słuchaczy. Link do tej grupy, a także linki do wszystkich podcastów i stron wymienionych w dzisiejszym odcinku, tam gdzie możesz znaleźć twórców poszczególnych i autorów, znajdziesz, tak jak już mówiłem, na ojcowskastronamocy.pl/029. A jeśli znasz już podcasty, to na koniec chciałbym Cię poprosić o to, byś wystawił dziś na iTunes opinię swojemu ulubionemu podcastowi. Dla nas, twórców, to często jedyny feedback, jaki otrzymujemy i zapewniam, że sprawia on naprawdę mnóstwo radości i daje dużo motywacji do dalszego nagrywania. Dodatkowo, nie ma co ukrywać, wpływa on też na widoczność podcastu w algorytmach iTunes, co sprawia, że wystawiając opinię podcastowi, pomagasz twórcy dotrzeć do nowych osób. Także Jeśli masz chwilę i masz taką możliwość, zapraszam Cię do wystawienia takiej opinii. Nawet nie posiadając sprzętu Apple'a, możesz zainstalować iTunes na Windowsie i to zrobić. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego, byś każdego dnia stawał się lepszym człowiekiem, lepszym rodzicem i byś zawsze wywoływał uśmiech na twarzach swoich dzieci.